Yeah. Dove dovete andare di qua? E il centrum. In centro? Yeah. In fondo. Pronto. Piazza Indipendenza. Ok. Aspetta, vediamo se qua c'è Piazza Indipendenza. Właśnie jechaliśmy drogą, były jakieś znaki oczywiste. Znaki są nieoczywiste. Także przejechaliśmy, był zakaz wjazdu. I proszę bardzo. Tak wygląda dalsza nasza droga. Dobra, ten plac tu siedzie z nami. Jest i nasza duma motoryzacji. Okej. Mówiłeś, że wylądowaliśmy? No, jesteśmy na street food ulicy. Street food ulicy, ale powiedziałem. No bo tak się to nazywa. Czekaj. Witamy w nowym dniu. Dojechaliśmy na przedmieścia Palermo. Wczoraj przejechaliśmy przez te góry, które widać za nami. Była bardzo kręta droga, bym powiedział. A widzisz, pan zamknął teraz. Wczoraj jak tutaj chciałem przejść, po tym deptaku to było zamknięte. Przejechaliśmy drogą krętą przez góry. Dzisiaj... Ale mijając przepiękne, cudne sycylijskie wioseczki. Takie naprawdę, gdzie nie dociera już turystyka. Ale z perspektywy kierowcy to była masakra. Zakręt za zakrętem, zakrętem pogania. Zakręt pogania. Dzisiaj mamy w planach dojechać do centrum Palermo, zatrzymać się na kempingu. Niestety. Oczywiście, no chcemy, żeby samochód stał w dosyć bezpiecznym miejscu. I będziemy dzisiaj was zabierać do Palermo. Czyli do stolicy mafii. Zobaczymy, co tam słychać. Spaliśmy właśnie tutaj przy marinie jachtowej. Spokojna, fajna miejscówka. Trochę młodzieży przyjeżdżało wieczorem, ale o godzinie 10 już się wszystko uspokoiło i spaliśmy spokojnie całą noc. Wczoraj sprawdzaliśmy pogodę, miało troszeczkę wiać w nocy do 21 metrów, ale na szczęście pogoda się nie sprawdziła. A jak widzicie, stoimy w sumie bardzo blisko morza. Sprawdzaliśmy pogodę, ma się rozpogodzić. Bynajmniej Windy tak mówi, ale zobaczymy. Wczoraj też z nią gadaliśmy przez chwilę i no, troszeczkę raz okłamała. Ostatnio często kłamie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie kłamać. Nie no, bo zima tak naprawdę na Sycylii to przede wszystkim wiatry. Tak, i może nie jest zimno, no bo jest około ile? No ja mam czapkę i zaraz ją założę. No ale jesteśmy na wybrzeżu, ale to nie jest tak, że jest bardzo zimno. Po prostu jest wiecznie. Ludzie z Norwegii przyjechali na Sycylię. Z Barcieluchy. Nie? Okej, idziemy. Idziemy z Magdalenką robić serwis. Znaczy ona idzie robić serwis. Zgadza się. Magdalenka robi serwis, a my idziemy razem z nią, bo chcemy zobaczyć, jak robi serwis. Wszystko musi być ogarnięte. Pękaj! Mogłem scyzoryć. Co? On ma kolce, wiesz? Aha. Ale to z tego. Ale ma kolce, kurczę, będę musiała wyciągać z tych rąk. Nie za duży? No bo chciałam, żeby był taki myszkomikowy. Dobra, ten plac tu siedzi z nami. Nie dotyka, ale nie tutaj ma. Już sobie wbiłam, wczoraj też sobie nie, wbiłam. Nie ma nic. Ma. Potrzymasz go, muszę sobie wyciągnąć. Wiesz, tu mi plac? Ja nie widzę, żeby miał jakieś kolce. Tu ma jednego. Zaraz będziesz miał, zobacz. Ja mam tu jednego kolca, widzisz? A? Tu mam drugiego. No cholera. Widzisz? A tu widzisz? Też? Zobacz, takie malutkie kolczyki. No nie widzę, ale okej. No jest, jest. To jest cena, którą musieliśmy zapłacić za tego klapouchego. Bierzemy go ze sobą. Ciekawe, czy będzie rósł. Zobaczymy. Tak leje. A Aga jeszcze sprząta. Maggie, uciekamy do domu. Ale nas popadł deszcz. Masakra. Aga, co ty robisz? Próbuję się sprzątać. Sprzątać. Widziałem, że trzymałeś wycieraczkę. No bo ty ciachłaś na piachu. Ale
to padło. Straszny deszcz, o tym nie zapowiadamy. No. Ja tylko jeszcze chciałem dodać jedną sprawę, a propos wczorajszego dnia. Jechaliśmy przez góry, ponieważ na Park Fortnite znaleźliśmy serwis i był usytuowany na samej górze w przepięknym miasteczku. Dojechaliśmy na miejsce, co się okazało, samochody były zaparkowane, nie mogliśmy wylać wody i co jeszcze? I po prostu, że nie było wody. Wszystkie krany w górach są pozakręcane. Bo tam jest po prostu chłodno, jest to logiczne. Dlatego zjechaliśmy do wybrzeża i tutaj załatwiliśmy wszystko. No i nieopatrznie zrobiliśmy ogromną trasę po górach. Dlatego wczorajszy dzień był jakiś masakryczny, naprawdę takie kręte drogi, że szok. Walne w stronę. Dokładnie. Okej, czekamy, aż przejdzie i będziemy atakować Palermo! Niech się trzyma Cosa Nostra, bo my zaraz tam wjeżdżamy. Właśnie Aga wyciąga mi kolca. Kolejnego, którego złapałem z kaktusa. Au, ała, ała, kurczę ty, ale boli. Ale mi go wcisnąłaś chyba bardziej, weź pinsetę. Nie wcisnęłam ci go bardziej. Aga, weź pinsetę. Chciałam wziąć? Pensetę. Gdzie tu siedzi? Ale jak? Nie wiedziałem, że akurat takie malutkie są te kolce. I w ogóle nie widzę. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak wy usuwacie takie kolce. Jestem ciekawy, ale wiecie co, tak sobie pomyślałem, że tak, jak nie penseta, to może jakaś taśma, może ta szara. Przykleić taśmę i odkleić. Ja może na taśmę robię, nie? Rwij go. Że ja go teraz znowu nie widzę. Czekam na te ukłucie. Widzisz go? No tak widzę, ale żeby go, muszę mieć ciemne tło. Co mam zrobić? Podnieść rękę? Nie ruszać się. Ale mi go już biłeś. Co? Nie czuję nic. Nie, mam go, czekaj, tutaj jest. Jest? Okej. Okay. Będziesz żył? Będę żył. Boże, już się martwiłam, żeby samolot. Okej, możemy jechać do Cosa Nostry. Ty na mafiozę to byś się nie nadał. Nie, nie, ja na mafiozę absolutnie nie. Dobra, jedziemy! Właśnie jechaliśmy drogą, były jakieś znaki oczywiste. Znaki są nieoczywiste, także przejechaliśmy, był zakaz wjazdu i proszę bardzo, tak wygląda dalsza nasza droga. Troszeczkę się dziwiliśmy, dlaczego było tak mało aut na drodze i nikogo nie mieliśmy. Dobrze, to jest odcinek około może 2 km, dlatego wracamy jakąś inną drogą, musimy dojechać do Palermo. Dobra, wykręcamy. Dotarliśmy na parking w centrum Palermo. Czujemy się tutaj, jakbyśmy byli w więzieniu, ale ma najlepsze opinie i jest bardzo blisko do centrum. Później wam pokażę tutaj, jak to wszystko wygląda na tym kempingu. Teraz już wzięliśmy Magdalenkę. Magdalenka też jedzie i będziemy zwiedzać miasteczko. Troszkę popadało, ale teraz się rozjaśnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie. I wzięliśmy parasola. Oj, trudno. Musimy iść bez parasola. Okej, okay, to idziemy. Idziemy do centrum, zobaczymy, jak to wszystko pięknie wygląda. Zobaczymy, gdzie tutaj Cosa Nostra. Co? Cosa Nostra rozwijał swoje interesy mafijne. Słuchajcie, idziemy tutaj sobie przez centrum. A ja mam wrażenie, każdy tak się dziwnie na nas patrzy. Także już pierwsze problemy z wózkiem. Czyli standard, klasyk, gatunki. Mhm, tak jest. Ale w miarę czysto. Ja. Dove ti andare di qua? Il centrum. In centro? Ja. In fondo. Pronto. Piazza Indipendenza. Ok. Aspetta, vediamo se qua c'è Piazza Indipendenza. Mercato Ballarò, cattedrale. Sì, sempre dritto. Cattedrale. Dritto, 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 dritto. Dritto, ok. Sì. Ja. Poi c'è la porta Pia. Grazie. Bene? Ja, grazie. Prego. Ciao. Ciao. Pani akurat widziała, że patrzymy na mapkę i szukamy drogi do centrum i pomogła nam, wytłumaczyła. Co prawda, jak to było prosto? Prosto, prosto, w tamtą stronę. Okej, okay, idziemy.
Ojojoj. Jest i nasza duma motoryzacji. Boisz, że nie zmieścimy się? Będzie ciasno. Na styk. Aga, może na drugą stronę przejdziemy. A czemu? No bo tu chyba chodnik już się skończył. O, mamma mia. Jest przejście dla pieszych. Tak? Jak będą mieli czerwone światło, to wtedy przejdziemy. Ale walka. Ale jest walka. Okej, idziemy z tą panią. Okej, idziemy z tą panią. Okej, stop. Okej, wstrzymaliśmy ruch na chwilę. Słuchajcie, przebiliśmy się przez ten gąszcz samochodów. Normalnie dżungla. Dla mnie dżungla. Ja już jestem... Już się zaczęło, nie? Ja już jestem cały spięty. A ja się świetnie. Słuchajcie, bawię. Obok przejeżdżają karabinierzy, my przebijamy się przez samochody. Nie ma przejścia dla pieszych, także przechodzimy w niedozwolonym miejscu i oni nic nie zrobili. Ależ pięknie. Ojen. Ale ładnie. Zanim wejdziemy na Stare Miasto, jeszcze weszliśmy tutaj do takiego małego parku. Maggie, żeby sobie pobiegała. I zaraz będziemy iść dalej. Aga właśnie powiedziała, że wygląda jak 90% społeczeństwa. No ale teraz jest jej za gorąco. Mówiłem, zostaw śpiwór w samochodzie. Ubierz lekką kurtkę deszczową, którą można schować do plecaka. Ja tak właśnie zrobiłem i teraz już jestem bez kurtki. No ja wyglądam jak 90% społeczeństwa. Dobra, Megi do Rydwanka i jedziemy dalej. Megi, idziesz do wózka i też masz puchówkę. Aga, i będzie za gorąco. Ale no to się nie zamknę, teraz ją położę. No. Dobra. Boże, jak ty mnie denerwujesz dzisiaj. Megi do Rydwanka. Aga już w katedrze była, teraz moja kolej. Oczywiście nie można kręcić, muszę działać z ukrycia. Dobra, idę. Zobaczymy, czy uda mi się coś nagrać. Udało się. Nie złapała mnie pani, także ponagrywałem parę przebitek. Udało ci tak. się. Udało się. No to teraz co można powiedzieć o tej katedrze? Że jest na pewno bardzo stara. No ciekawą ma historię, dlatego że zmieniała kult i przez swego czasu była również meczetem i to bardzo wpłynęło na jej architekturę pozytywnie, więc bardzo dobrze. Ale też, jako to, że jesteśmy w mieście mafii, swój ołtarz ma tutaj Beato Giuseppe Puglisi, byłam blisko. To jest ksiądz, który walczył z mafią poprzez nauczanie młodzieży, pytał, jakie są ich marzenia, a nie ile chcą zarobić. Zapraszał na różnego rodzaju mecze, organizował im wolny czas. Przekonywał, że nauką dojdą daleko, niestety zabity przez mafię. Ma tam swój ołtarz właśnie, jest tam jego sarkofag, ale również króli Scylii, tutaj są sarkofagi również, także takie komnaty z ich grobowcami.
No, powiem ci, że wyglądają bardzo ładnie. Ładnie, nie? No, ale nie chciałabym. Mimo wszystko wolałabym po prostu mieć skromniejsze. No nie, widząc czaszki gdzieś tam w tle, w rogu, może to widać na zdjęciach, to się zastanawiałem, jaki jest zamysł tego, żeby trzymać czyjąś czaszkę po prostu w jakiejś gablocie. Prawda, no, ale rewelacja. Tylko niestety połowa jest w remoncie, no ale pewnie na czas sezonu będzie otwarte. Można również wejść do góry, jest płatne wprawdzie, ale możecie pochodzić sobie po kopułce i po całej tam reszcie. No my z wózkiem się nie decydujemy. Jest to niewiele płatne chyba, bo około 3 euro, ale dopóki na razie. Ale myślę, że zostawimy sobie na kiedy indziej. No, to tyle tutaj. Amen. Spacerujemy właśnie po głównej ulicy, która prawdopodobnie zaprowadzi nas do większości zabytków, ale i też zabytków, które są na liście UNESCO. Natomiast zastanawiamy się, gdzie jest ta mafia. Właśnie, chodząc tutaj nie czujemy się jakoś niebezpiecznie, ani też nie zauważyłem żadnych podejrzanych typków. Natomiast jest to wstyd. Oni, Włosi, nie chcą na ten temat rozmawiać. W ogóle dla nich jest to temat bardzo nieprzyjemny, dlatego że są przeciwnikami tak naprawdę mafii, czyli tej Cosa Nostry tak naprawdę. Ale fakt, nie odczuwa się tego. Natomiast odczuwa się to wielokulturowość tego Palermo. Budynki, które są jakby niczym ściągnięte z Andaluzji hiszpańskiej, mają bardzo dużo właśnie zaszłości, dlatego że wiele kościołów było meczetami. I dlatego są takie piękne. I również budynki, podwórka, podwóreczka, sklepy, sklepiki, no klimat jest ekstra. Wszystko, co można kupić, to w Palermo, tutaj właśnie na tej ulicy, które dotyczy oczywiście tylko Palermo. Nie znaleźliśmy troli z Norwegii, ani innych rzeczy, które nie pasują do tego klimatu, ale zobaczymy, może jeszcze coś spotkamy ciekawego. Właśnie za nami znajduje się Quattro Canti, czyli zbieg czterech dzielnic, właśnie w tym miejscu. Dlatego Quattro, ponieważ cztery takie same kamienice, a na nich posążki... Oczywiście królowie i święte kobiety. Tak jest, nie święte królowie, nie. Tutaj są królowie sycylijscy i właśnie święte kobiety. Wygląda rewelacja, ale myślę, że jest dużo większy. Nie, wygląda bardzo ładnie, dużo ludzi się tutaj zatrzymuje, robi zdjęcia i naprawdę jakbyśmy to troszeczkę umyli, to byłoby genialne. No, niestety. No i tutaj o pełno dorożek jest z koni właśnie. Ej, o! Passeggino, dai! Właśnie, Maggie wzbudza tutaj zainteresowanie. Mijając plac, zaraz po prawej albo lewej stronie, w zależności z której strony będziecie szli, spotkacie taką bandę golasów, a dokładnie fontannę o nazwie Fontanna Wstydu. Chodzi tutaj o to, że jest zbyt dużo figurek pokazujących genitalia. A w związku z tym, że klasztor sióstr zakonnych jest całkiem niedaleko, okazało się, że siostry bardzo nie chciały, aby społeczeństwo oglądało golasów, i postanowiło obciąć genitalia mężczyznom. Ale z racji tego, że no były takie świętojebliwe, no to obcięły nosy. I dzięki temu, drogie panie, dzisiaj mamy na co popatrzeć. Także do centrum Palermo. Nie wiem, co lepsze. Mi się wydaje, że dużo łatwiej było im obłupać nosy niż genitalia. Mniej roboty. Bardzo wystające. Robić im się nie chciało. Czasami trzeba się postarać.
Yes, we want to sit here. Yeah. A może jeszcze jedno weźmiemy, jakieś inne spróbowanie. To co tam? Właśnie Aga poszła kupić kanoli jeszcze. Mamy tyle na stole, a jeszcze poszła dokupić coś. A tu jest twoje. Okej, okay, dla mnie wziąłeś mini. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to teraz Aga powiedz, co tutaj jest do zjedzenia, bo ja nie wiem, czy my to wszystko ogarniemy, ale... No właśnie, to pytanie, jak to się nazywa. Okej. Okay. Gdzie wylądowaliśmy? No, jesteśmy na street food ulicy. Street food ulicy, ale powiedziałem. No bo tak się to nazywa. Czekaj. No? No jesteśmy na street food ulicy w Palermo. I co? Wybraliśmy słynne kulki mocy. Tak? Co tutaj mamy? Jedna jest z... Jak widzicie, jak to street food. Jedna jest ze szpinakiem. Tam ragazzi gadają. Jedna jest ze szpinakiem i mozzarellą, a druga jest z... Czekam. Z kurczakiem. No i słynne... Kanoli. Kanoli. Ja mam pistacjowe z pistacją, a ty masz czekoladowe z czekoladą. Super. No i plus jeszcze jeden ekstra deser, czyli? Ciasteczko. Jakie on powiedział to? Jak to się nazywa? Że to jest coś ala jabłecznik. Za to zapłaciliśmy? 10 euro. A za to 4,40. Czyli za 14 euro. No 15, bo to było z groszem, także 15 euro. Okay. To co, zaczynamy. Ryż. Moim zdaniem to jest pasta curry z ryżem. I tak pierwsze wrażenie trochę tłuste. Kulki z mocy zjedliśmy. Teraz nie były zbyt dobre. Znaczy inaczej. Okazało się, że jabłecznik też jest z ryżem. Ale było przyswoite. Natomiast drugi raz chyba byśmy nie kupili. Okej, okay. Teraz atakujemy kanoli. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja też nie wiem, co mam powiedzieć. Mały, dla mnie już jest za duży, a lubię słodkie. A ja w życiu to nie wiem. Ja nie wiem, jak to zje. To jest pewnie... tak intensywnie treściwe. Pewnie będę musiał jej pomóc. Bardzo słodkie. Serek ricotta dokładnie. No ale tak. Szału nie ma, ale to też nie jest do końca prawdziwe. Jeszcze takie bardziej naleśnikowe mam. W skali 1 do 10? 6. No ja też bym dała 6. Okej, okay. Jemy i idziemy dalej. Za nami, jak widać, w tle mural sędziego Falcone i Borsellini, którzy walczyli z sycylijską mafią od początku do końca. Falcone zginął w zamachu w 1992 roku, gdzie mafia położyła go do grobu, a 54 dni później Borsellini, jego przyjaciel, również został zabity. Cosa Nostra, co to znaczy? Cosa Nostra to jest w przetłumaczeniu na polskie, to jest nasza sprawa albo nasza rzecz. Taką nazwę przyjęła sycylijska mafia. Teraz w sumie sycylijska mafia przeszła do rządu. Niestety, i założyła własne biznesy. Dotarliśmy do największego teatru operowego. Ponoć najpiękniejszego i jednego z największych w Europie. No i jest faktycznie imponujący, robi ogromne wrażenie. Nie będziemy do niego wchodzić z wiadomych przyczyn, bo psa na pewno do opery zabrać nie możemy. A wejście kosztuje 8 euro. Tak. Jest za 40 minut. Z przewodnikiem. To też jest takie cenne na pewno. Ale z zewnątrz wygląda imponująco, przepięknie. I z tego miejsca będziemy już w sumie uciekać na kemping, wracać tak powoli. Myślimy.
producentem mafijnym, które znaleźliśmy w Palermo, to jest właśnie to muzeum, dokładnie ten budynek, o właściwie takim wymownym tytule, no, mafia. Opowiada historię człowieka, który miał ksywę Pepino i który właśnie został zamordowany przez mafię. Był dziennikarzem, korespondentem, który pisał właśnie o tym. I tutaj jakby mamy się dowiedzieć, dlaczego mafia to jest zło, dlaczego nie jest to dobry temat, a tym bardziej temat dla turysty. Dobrze, i tym mafijnym akcentem, chwiejnym krokiem idziemy na kemping. Okej, spróbujemy przejść przez przejście dla pieszych. Zobaczcie, co się dzieje. I teraz, kochanie, próbujemy, tak? Chyba nam się uda? Jest, nie uda nam się. A może jednak? Okej, teraz nam się uda. A, bo ja kręcę telefonem, wszyscy widzą, że kręcę, dlatego stają. Okej, przyszliśmy, sukces. Jeszcze Aga weszła do zoologicznego kupić coś dla Megi. Ale jesteśmy już blisko, jeszcze może z 200-250 metrów jesteśmy na miejscu. Mamy właśnie kolejny dzień. Dzisiaj będziemy opuszczać kemping. Zaraz wyjdę, pokażę wam, jak wygląda tutaj miejscówka w centrum Palermo. Okej. Parking dla kamperów, nie kemping. Tu mamy serwis, toaleta i woda szara, prysznic zewnętrzny. Można umyć naczynia, też jest taki kabina. Tutaj mamy, jak chcemy brać prysznic i mieć ciepłą wodę, to musimy wrzucić 1 euro, żeby przez 5 minut mieć ciepłą wodę. Tutaj mamy wodę do picia, a tam mamy wodę do czyszczenia toalety. Okej, idziemy zobaczyć, jak wyglądają toalety. Pan rozmawia po angielsku, także można się dogadać. Nie za bardzo dobrze śmiga, ale takie proste zwroty jak najbardziej. Wchodzimy, światło się zapala automatycznie. Tutaj jest jedna toaleta. A tutaj jest prysznic. Przyzwoicie. I tu jest druga toaleta. No i tutaj możemy sobie ewentualnie usiąść, przygotować jakiś posiłek. Chyba myślę, że nie byłoby z tym problemu. Tak to wygląda. Okej, idziemy do samochodu. Słuchajcie, to my już będziemy uciekać z Palermo. Po szybkim śniadaniu. Po szybkim śniadaniu, zgadza się. Ja co prawda miałem troszeczkę dolegliwości żołądkowe po wczorajszych frykasach. Także czwarta rano musiałem wstać. Biegałem tutaj po parkingu. Awarię miał. Parking kosztował nas 25 euro za dobę. Jeśli chcecie zostać godzinę, dwie dłużej, to za każdą godzinę trzeba zapłacić euro więcej. W cenie macie serwis, prysznicę, oczywiście za ciepłą wodę trzeba dopłacić i dostęp do prądu też jest w cenie. My będziemy jechać dalej, zwiedzać Sycylię. A jeśli chcecie wspomóc nasz kanał i żeby się bardziej rozwijał, to zapraszamy do komentowania, lajkowania i do subskrypcji. I dziękujemy za wszystkie subskrypcje i komentarze. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się. Ciao. Hej.